dzisiejszym odcinku Fortnite'owe bingo, ale tym razem będą inne zasady. Zagramy tylko i wyłącznie jeden mecz i osoba, która znajdzie więcej przedmiotów, wygra grę. No chyba, że ktoś znajdzie wszystko, zanim mecz się zakończy. Kto wygrał, oglądajcie do samego końca. W takim razie ja już wyskakuję, żegnam i mam nadzieję, że pójdziecie dobrze. Ja lecę najpierw w to miejsce, nie podglądaj gdzie i leć w inne, okej? No, ja już widzę, gdzie lecisz. Także słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, tak jak powiedzieliśmy na samym wstępie, możemy tylko i wyłącznie korzystać z jednego meczu. Tutaj wyświetlają wam się plansze, co dzisiaj musimy zdobyć i kto zdobędzie więcej rzeczy, no to po prostu wygra grę. A na grotto możemy lecieć dopiero przy zamknięciu pierwszej strefy. Myślałam, że będę miała pierwszy punkt, bus do odradzania, ale w naszej planszy dzisiaj nie ma busa. Jak widzicie, mamy dużo nowych rzeczy i mam nadzieję, że uda mi się to wygrać dzisiaj. Także trzymajcie za mnie mocno kciuki. Dobra, i można powiedzieć, że ja mam pierwszą rzecz. Udało mi się znaleźć łódź. Ja sobie ją oczywiście tutaj odznaczam, żeby się po prostu nie pomylić. Jak widzicie, mi też się udało tutaj znaleźć łódź, także łódź sobie odznaczam i udało mi się od razu znaleźć te takie małe beczuszki. O, i patrzcie się, co tu leży. Przecież tu leży taka pompka, której ja potrzebuję, także w jednym miejscu mamy trzy rzeczy. Ja tutaj patrzę do góry, bo tutaj sobie odznaczam. Dobra, ja znalazłem beczki i skrzynię, tylko pytanie, czy my mamy dzisiaj skrzynię? Wygląda na to, że skrzyni nie mamy, ale mamy beczki znalezione, więc kolejną rzecz po prostu mogę sobie odznaczyć. No i trzymajcie. O, beczka! Akurat jeszcze jedna beczka tutaj jest niebieska. Bardzo dobrze. Ewelyn, ja już mam trzy rzeczy, tak, swoją drogą. Ja też mam trzy rzeczy, także na razie idziemy łeb w łeb. Oczywiście kolorystycznie musimy mieć te same rzeczy, co na planszy, czyli ja mam teraz niebieską pompę, no i to nie jest niebieska pompa, bo to jest zielona, więc nie mogę tego zaliczyć. Patrzcie się, co mi wypadło z lodóweczki fajnego. Dobra, ja otwieram lodówkę i mamy tutaj, o, są lody. Ej, naprawdę bardzo szybko to dzisiaj idzie. Wydaje mi się, że dosyć szybko zakończymy to dzisiaj. Jakby było dzisiaj to do znalezienia, to bym miała mega przewagę, ale niestety nie ma, także zostawiamy sobie to. I niestety nie ma harpuna, a chciałam go wydropić. Chyba najgorzej będzie znaleźć szary pistolet. Mam takie wrażenie, że szary pistolet będzie strollowany. I słuchajcie, zostawcie łapy w górę w tym momencie, bo jeśli zostawicie łapy w górę, to wyleci mi meduza z tego. Tylko czy w ogóle z tego może meduza wylecieć? No nie może. Ale zostawcie łapę. Ej, myślałam, że to jest harpun. A to nie jest harpun, mamy zwykłą rybkę. Zwykłej rybki nie mamy na planszy i tutaj też niestety nie mamy harpunu, ale możemy sobie połowić. Ja z tego co widzę, to mamy, oj, żebym nie zginął od tego, to mamy właśnie grotto w strefie. Jak wiecie, grotto jest mega mocne. Dlaczego jest mega mocne? Dlatego, że tam jest bardzo, ale to bardzo dużo przedmiotów i jest złoto. I w dzisiejszym odcinku ja również tutaj ustalam dzisiaj zasady, że ze złota możemy korzystać. Także Ewela, zbieraj złoto. Patrzcie się, kto tu leci, mamy sobie kruczka. Także odznaczamy kolejną rzecz. Ja na razie mam, ale takie najłatwiejsze rzeczy. Ja tak szczerze wam powiem, że się gubię, dlatego że... Aha, tu kruk też jest. Dobra, ja nie wiem, czy kruka nie widziałem po drodze. Trochę się gubię w tym wszystkim, co ja mam to dzisiaj znaleźć, tak szczerze. Nie wiem dlaczego, chyba to dzisiaj przegram. Ej, ja też tak szczerze, bo bardzo dużo rzeczy jest do znalezienia i też mam taki mętlik w głowie. Mamy tutaj pompę, czy mamy w ogóle taką pompę do znalezienia? Bo Rafał powiedział, że możemy korzystać, ale nie mamy takiej pompy, także na marne ją wzięłam. Mi się udało znaleźć lodówkę, tą do otwierania i mamy tutaj dwa lody. Także lodówkę zaznaczam, że mam... no i szukam dalej. Weźmiemy sobie auga. Aug będzie ciężki do znalezienia, takie mam wrażenie. Ej, patrzcie się, to potrzebujemy tylko niebieskie, także sobie to ulepszymy. O ile będziesz miała złota. Właśnie, o to się boję. I tutaj drugie też mamy takie zielone. Ej, już myślałem, że mam pompę zieloną, a tu jednak nie. Ej, ja szukam teraz tej piłki. Ta piłka gdzieś tu powinna być, ale jej nie... O, jest tam, patrzcie się. Mamy piłeczkę, mamy kolejną rzecz. Ej, a ja mam tutaj coś takiego. Czy to w ogóle jest do znalezienia? No akurat nie. Myślałem, że dzisiaj oszukam namiotem. Ajajaj. I tutaj w ogóle ja akurat poszłam w takie miejsce, gdzie jest bardzo małe rzeczy tutaj. I też mam namiot, ale niestety dzisiaj nie ma do znalezienia namiotu. Ej, ale mam pomysł. Ewela, czy dzisiaj możemy używać wszystkich chwytów? No bo jako, że to jest jeden mecz, to przydałoby się. Co ty na to? No dobra, możemy kraść sobie rzeczy, o to ci chodzi? W sensie możemy wszystko oprócz oczywiście namiotów, dobra? Oprócz namiotów. Namioty będą w kolejnym odcinku, że będziemy mogli oszukiwać namiotami. Ej, nie wiem, w które miejsce tak szczerze mam się udać, bo tutaj chyba już nic nie ma takiego, co ja... Lamę znalazłam, szkoda, że nie ma lamy. Ale w lamie możesz mieć jakieś leczenie albo coś takiego. Dziękuję za podpowiedź. Mam ulepszony chest, Ewela. Tak nie, jest, nie, nie, elegancko. Nie. I mam fiole... Aj, myślałem, że to skar, a to jednak nie skar. Ja przypominam, że jak ta strefa się zamknie, możemy wchodzić na grotto. W sensie tam do środka. Rafał, czekaj, bo ja tu teraz lamę rozwalam. I...
Fajne rzeczy tutaj są, ale nie to, co potrzebuję. Ja w ogóle nie wiem, czy taki pistol, jak Ewela dała, to jest w grze. Ewela, czy to może być obojętnie jaki szary pistolet, czy nie? Tak, tak, obojętnie jaki pistolet. Ja dzisiaj stworzyłam planszę, także mam przewagę poniekąd, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Czyli ja mam szary pistolet, odznaczyłem sobie i mam teraz harpun, który co dopiero podniosłem, więc mam kolejną rzecz. I Ewela, strefa się zamyka powoli. Ja już tu jestem przy drzwiach do grotto. Rafał, ty mnie nie denerwuj, dobra. Proszę, graj tutaj uczciwie. Ale uczciwie, no, od tej strefy już można. Dobra, ja idę gdzieś tutaj w takim razie. Ja potrzebuję teraz wilka, bo jeśli znajdę wilka, to będę mógł wejść do sejfu. Jeśli wejdę do sejfu, to być może znajdę auga. Chociaż to grotto to mi dzisiaj dużo nie da, tak szczerze. Ej, te bronie dzisiaj są ciężkie do znalezienia, tak szczerze, co? A mi się wydaje, że właśnie nie do końca, bo ja już mam 2, 4, 6, 8 rzeczy, a ty? Raz, 2, 3, 4, 5! Uuu, to tobie średnio idzie. A ile mamy rękawic do znalezienia? Jedne czy dwie? Dwie. Dwie, dobra, to ja mam jedną już znalezioną. One się zaznaczą dopiero, jak będą dwie znalezione. Patrzcie się, co tam jest! Tak jest, o to mi chodziło. Idę na blisko wam to pokazać, bo może tego nie widzicie, ale patrzcie się, co tutaj czeka na mnie na górce. Tyntyryry. I do tego mamy tutaj jeszcze rękawice. Ja teraz schodzę do sejfu, Ewela. Także, no, masz trochę przypał, bo ja tu prawdopodobnie znajdę wszystko. Nieprawda, ja mam dwie rękawice i ty tam proszę, Rafał. Ej, trzymajcie kciuki, żeby Rafałowi się nie udało. A, to nie jest szary pistol. Dobra, ja potrzebuję właśnie rybki fioletowe, apteczkę z leczenia. Rybki fioletowe, apteczkę i dezodorant. No, mam nadzieję, że wszystko tutaj będzie. Także teraz otwieramy i mamy tak. No, oczywiście nie mamy nic. Dobra, mamy fioletowy auk, który możemy sobie już odznaczyć. Mamy złoto. Jeszcze te skrzynie otwórzmy, proszę bardzo. Zielone takie coś. No, już chyba to wszystko. Ej, tutaj tornado mi trochę pomogło, tak szczerze. Bo mi porozwalało, a strefa idzie. Musimy szybko. Dawaj tą rybę. Nie, to nie ta. Dawaj tą rybę. No niech to. Ja mam tutaj apteczkę jeszcze znalazłem, jakby co. Proszę bardzo, tu jest druga. W sumie wezmę ją, bo mnie będzie strefa gonić za chwilę. I patrzcie się, ile tu jest rzeczy. Co tu się w ogóle wydarzyło? Szukamy tego, co potrzebujemy. Mamy to. Jaki to jest kolor? To jest szare, dobra. Spray, dobra, mamy spray, także odznaczam sobie spray. Tu jest tak ciemno, że ja nic... Snajperka! Złota snajpa! Udało ci się ją znaleźć? Szary pistolet! Tak, ej, może być każdy. To jest, czekaj. To jest rewolwer. Może być rewolwer, czy nie? Może być, bo ja też zaznaczyłem rewolwer. I tu jeszcze jest coś, czekajcie, tutaj coś. Takiego mamy, nie mamy, dobra. To używamy sobie tego w te... Ej, ale jestem teraz ucieszona, mówię wam. Jak możecie zobaczyć, teraz zrobimy bardzo ciekawą rzecz. I patrzcie się, co się teraz będzie działo. To ja nie mam pytań. Ej, ja chciałam tutaj iść nad wodę i nie poszłam tam. Ej, co ja teraz mam szukać? Jaka mała strefa już jest? Ej, ja nie zaznaczyłam sobie tam apteczki, ale była apteczka na ziemi, nie wiedziałam, że ona jest, także apteczkę sobie też odznaczam. Ja biorę tego medmista, czyli mam kolejną rzecz. No i kruk by się przydał, ja nie wiem, gdzie tu kruki będą. Na pewno zobaczcie, co my teraz będziemy robić. A, i właśnie, tutaj jest jeszcze coś takiego, więc to musimy szybko zniszczyć i zabrać sobie właśnie trzy takie sadzonki, czyli jedna, druga i trzecia gdzieś tu spadła. Ale widzieliście, no wyleciały trzy. Dobra, ja też muszę teraz iść po sadzonki. Najgorzej jest, o, tu akurat też jest apteczka, także jakbyście mi nie wierzyli, to tutaj zaznaczam wam ją. I jeszcze, Rafał, właśnie sadzonki. No ja już znalazłem swoje, nie wiem, czy dla ciebie w ogóle będą. Proszę mi tutaj, ja w ogóle tak się skupiam w dzisiejszym odcinku, że nie wiem, co się dzieje, nie wiem, co się dzieje. Ale ciężko mi bronię znaleźć. Mi w ogóle ciężko pompę zieloną znaleźć. Najzwyklejszą pompę, która jest zielona, no to jest jakiś hit, no to też nie jest to. Patrzcie się, co ja mam. Czy tutaj mamy coś do ulepszania, tylko... Kurczę, nie wiem, czy mi starczy golda. O nie, chyba nie starczy. Tutaj mamy fioletową rybkę, którą udało mi się odnaleźć. I jeszcze w dodatku tutaj z tego, co widziałem... Ej, coś tutaj jeszcze miałem i zapomniałem co. Ej, patrzcie się, co udało mi się wydropić. I mamy tu coś, co potrzebuję. Nie, nie mamy niestety. Z tego, co widzę, to są też duże skrzynie. Tylko ja w ogóle nie wiem, czy takie skrzynie w ogóle są w grze. Chociaż... Nie no, są, tylko... Czekajcie, czy to w ogóle jest jeszcze teraz tutaj? Nie ma, widzę, także dużych skrzyni już na pewno nie znajdziemy. Mamy jedną sadzonkę, mamy drugą sadzonkę. Czy coś tutaj jest, co potrzebuję? Chyba nie. Jeszcze jednej sadzonki potrzebuję. Ej, mi auto utknęło i nie mogę nic z nim zrobić, no co jest?
Ale skam, widzowie, a tego się nie da rozwalić, nie? Nie chcesz mi odsprzedać sadzonki? No właśnie nie mam sadzonki. W sensie, no nie wziąłem do rąk, wiesz? Tam jest trzecia sadzonka. Aha! Uwaga, mam sadzonki. Musiałam się poświęcić i wejść do strefy, ale mogę sobie już tutaj odznaczyć to. Słuchaj, jak musisz wchodzić, no to wchodź do strefy, oczywiście. Mi brakuje jeszcze dużo rzeczy. Najgorsze jest to, że nie wiem, gdzie mam tego szukać. W sensie, znajduję cały czas jakąś inną klasę. Ja tak szczerze też mam teraz mętlik w głowie i nie wiem, gdzie mam szukać. Czy ja mogę coś ulepszyć? Tu miałam broń, bo mi pewnie nie starczy. Dobra, mamy drugą rękawicę fioletową, więc zaznaczam. Ja pasuje mi, żebym poszła połowić, także idę łowić. Mam nadzieję, że są tu jakieś łowiska. Ja mam taki pomysł, że wezmę i kupię sobie z automatu trzy rzeczy. Mamy... Ślurpownicę znalazłem. No to jest jakiś hit. Drugie mamy rybę. I ślurpownica druga. Ty co jest grane? Czemu ja mam dwie ślurpownice? To tak łatwo jest o ślurpownicę teraz? Ja też mam ślurpownicę i mam teraz ośmiorniczkę, także mogę sobie odznaczyć. A dasz mi ośmiornicę? Daj, proszę, bo ja nie mam. Nie mogę. Przykro mi. Ej, no nic tu nie ma, no naprawdę jest ciężko znaleźć te przedmioty. Cały czas są, ale inne klasy tych przedmiotów. O, fioletowy kałach na przykład, a trzeba mi... A, nie trzeba kałacha, fajnie. Ej, muszę iść tam zobaczyć, tam nie było lodówki na tej stacji. Czy ty zepsułeś lodówkę? Nie wiem, być może. Tak, tu była lodówka, ty ją zepsułeś. A czego szukasz tam? No lodówki! Aha, samej lodówki. Dobrze ci tak. Ej, tak szczerze, to już tu mało rzeczy można znaleźć. Jak widzicie, Rafał już tam... Szuka. Nie, ja już tutaj nie wiem, czy cokolwiek znajdę. Wymieniamy się czymś? Ale możemy jeszcze wejść do strefy, Ewela. Ja jeszcze staram się, bo mam ślurpownicę, więc... sorry. Proponuję współpracę, a patrzcie się, jaki tutaj skubaniec. Patrzcie się, co mam! Dobra, mamy broń. Rafał to ominął. Jedyna broń tutaj i Rafał to ominął. I ja nie wiem, jak on to zrobił. No bo mnie tu jeszcze nie było. Choinka. Już tutaj szedłem. Dobra, ja mam ślurpownicę. Lecę jeszcze tam. No może coś mi się uda. Ty, ale to mnie już wyeliminuje. Halo? Dobra, uleczmy się. Jest! Jest! Patrzcie, co znalazłem! Ale fart, dobra. Czyli mamy kolejne odznaczenie. Dobra, Ewela, to już jest dla mnie na tyle. Ja już, no, nie przeżyję raczej. A co znalazłeś? Niebieskiego tego Skara, takiego nowego. Dobra, ja teraz szybko ginę, żeby Eweli się mecz zakończył. Nie! Ja tam leciałam do ciebie! Ile rzeczy ci zostało? Bo mi zostało 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 przedmiotów mi zostało, a tobie? No właśnie, co ciekawe, mi też zostało 10 przedmiotów, a więc dzisiaj mamy remis. Także wszyscy GG w komentarzach, a ja was tutaj zapraszam na pozostałe nasze odcinki. Na razie!